Tak, miałem okazję spotkać się z profesorem Andrzejem Bochenkiem. Zaprzyjaźniliśmy się, więc będę o nim mówił Andrzej. Już parę osób zwróciło mi uwagę, że to jest, że to może być niefajnie odbierane, dlatego chciałbym to wytłumaczyć. Jakby Andrzej życzy sobie, żebym mówił o nim Andrzej, a nie profesor Andrzej albo pan Andrzej, więc będę mówił Andrzej. I z Andrzejem się spotkaliśmy. Ja jestem z Katowic, gdzie cała ta historia się rozgrywała. W sensie, gdzie Andrzej jest szefem kliniki i 3 dni po tym, jak dostałem tę rolę, natychmiast pojechałem do Katowic się z nim spotkać. Jeszcze wtedy profesorem Andrzejem Bochenkiem. No i tak spędziłem u niego tydzień. Właściwie troszkę pomieszkiwałem u niego. Odbyliśmy bardzo wiele wielogodzinnych rozmów, w których pytałem go o wszystkie rzeczy, które są gdzieś, nazwijmy to, poza scenariuszem. To znaczy byłem zainteresowany wszystkimi rzeczami, głównie emocjonalnymi. Zadawałem mu pytania, czasem trudne, czasem takie jakieś niekomfortowe. Chodziłem z nim na operację, chodziłem z nim do pracy, troszkę z nim pomieszkałem, zaprzyjaźniliśmy się. Jest fantastycznie. To jest fantastyczny człowiek, bardzo fajny, otwarty gość. To chyba była moja największa obawa, pracując właściwie po pracy nad tym projektem, że ten człowiek jakby przyjdzie do kina i nie będzie zadowolony z tego, jak ja go zagrałem, czy jak to zrobiłem. I akurat pod tym względem Andrzej 2 tygodnie przed festiwalem w Gdyni na takim jakimś prywatnym pokazie filmu i zadzwonił do mnie i powiedział: tak, to jest moja historia, good job. Dziękuję Ci bardzo. Poczułem w kinie momentami te emocje, które czułem wtedy. To jest fantastyczna robota, bardzo Ci za to dziękuję. No już od tego czasu jestem familiar with this project.